Witam Państwa serdecznie na briefingu bezpartyjnego Wrocławia. Spotykamy się tutaj dzisiaj z powodu zbliżających się wyborów do Rad Osiedli, które będą 17 października. Z nami dzisiaj kandydaci do rad różnych wrocławskich osiedli, m.in. z osiedla Borek, Karłowice Różanka, Plac Grunwaldzki, Maślice, Ołbin, Strachocin, Swojczyce Wojnów, Szczepin, Muchobór Wielki i Kleczków. Także mamy tutaj godną reprezentację wielu, wielu wrocławskich osiedli i chcielibyśmy zapowiedzieć Państwu i wszystkim wrocławianom, że 6 września rozpoczyna się proces rejestracji kandydatów. I dlatego chcielibyśmy przypomnieć raz jeszcze o tym, że warto się zarejestrować jako kandydat i kandydować do Rad Osiedli Wrocławskich, ponieważ jest 786 mandatów do objęcia na łącznie 48 wrocławskich osiedlach. Stowarzyszenie Bezpartyjny Wrocław, tak podejdę, od kilku lat wspiera lokalnych społeczników. W tym roku chcemy wesprzeć jak największą liczbę kandydatów do tego, żeby startowali w wyborach do Rad Osiedla i potem, żeby również między sobą wspierać ich w tej pracy na rzecz lokalnych społeczności. Służymy konsultacją, wsparciem, doświadczeniem, jakimś również wsparciem organizacyjnym z naszej strony. Po naszej akcji, którą rozpoczęliśmy jakieś dwa czy trzy tygodnie temu, zgłosiło się już do nas przeszło 80 kandydatów gotowych do podjęcia tego wyzwania. Liczymy na to, że będzie ich więcej, bo codziennie właściwie ktoś się z nami kontaktuje i w tej sprawie chce z nami współpracować. Szczerze wierzymy, że współpraca między ludźmi, między naszymi lokalnymi społecznościami zaowocuje tym, że w tych naszych najmniejszych osiedlach, w tych najmniejszych społecznościach będzie kształtowała się żywa tkanka miejska i będzie nam się ogólnie rzecz biorąc w całym mieście żyło zdecydowanie lepiej, wygodniej i przyjemniej. Jesteśmy przekonani, że miasto to przede wszystkim ludzie. Chcielibyśmy miasta otwartego, partnerskiego, empatycznego, w którym nie ma podziału na swoich i obcych, w którym nie ma podziału na dobrych i złych. Chcielibyśmy współpracować praktycznie ze wszystkimi i do tego zachęcać innych. I chcielibyśmy też, żeby miasto tak naprawdę tworzyli różnorodni ludzie, bo im bardziej różnorodne jest to środowisko społeczne miasta, tym jest ono też bardziej twórcze i tym jest ciekawszym miejscem do życia. Na rejestrację kandydatów jest stosunkowo niewiele czasu. Ona zaczyna się za niecały tydzień, bo 6 września trwa tylko do 17. W związku z tym jest na to stosunkowo niewiele czasu, bo tylko dwa tygodnie, niecałe nawet. W związku z tym bardzo zachęcamy wszystkich do tego, żeby się z nami skontaktować, porozmawiać, dowiedzieć się, na czym to polega, z czym to się wiąże. Wszystkich tych, którzy chcieliby działać, a zachęcamy do tego naprawdę wszystkich. Do kontaktu z nami zapraszamy przez naszą stronę internetową bezpartyjnywrocław.pl. Tam nie dość, że wszystkie informacje, również informacje kontaktowe do nas, można się z nami skontaktować, spotkać potem, porozmawiać również z radnymi, którzy jeszcze w tej chwili funkcjonują w radach, dowiedzieć się więcej na temat tego, co można w radzie zrobić i dlaczego warto w niej być.